to jakby specjalnie robili z tymi dziećmi. To mi się wydaje, że jak mamy tam okupację naszą nieszczęsną, tak jak każdy okupant, który coś tam kiedyś podbijał, nie? Lubił się tak znęcać nad miejscową ludnością, lubił pokazywać, kto tu jest panem. To mi się wydaje, że i ten atak na dzieci. I z tym nic nie można zrobić, a jak będziesz protestował, drugi rodzic, to cię do więzienia wsadzą. To już w tak szalonym świecie żyje. To już tam nie kryją, zobacz właśnie ta Eurowizja. Oni pokazują, zobaczcie, jesteśmy satanistami. No centralnie po prostu odwrócone pentagramy, tak. Tak, to fajnie, telewizji z jednej strony tutaj wciskają. A pokaż nam krzyż. Z jednej strony. No cześć, już jesteśmy po podróży. Jak tam droga zleciała? No, udał się przerzut. Ciężka noc była za ranem, nie? Ale się udało, na szczęście. Uciekliśmy z Polin. No dobrze czuć się w domu, nie? Tak, uciekliśmy z Polin prześladowani. Dobrze czuć się w domu, dobrze czuć swój ojczysty język. Tak, jednak no, tutaj za nami, jak widać, dar Stalina, wielka matka, więc wróciliśmy, że tak powiem, wróciliśmy do ojczyzny. W Warszawie też mieliśmy to miejsce takie, Pałac Kultury się nazywa. Ale to nie było to samo. To nie było to samo jednak. Ci ludzie tutaj, ta gwara. No tutaj jest duch prawdziwy, czuj duch. Tutaj jest życie, tu jest cywilizacja. Tak, rodziny, wiecie, w końcu babcię odwiedzić, nie wiem. No miło wrócić. Wszyscy znajomi. A nie tam tylko siedzieć, wiecie, zakamuflowani. Ale dobrze się udało. Całą noc żeśmy stali pod kolejką. Staliśmy w kolejce, ale później już gładko, tylko tam na granicy, małe tam, ale jesteśmy. Także słuchajcie, no nie wiem, czy tam pod ambasadą jeszcze jest okienko. Nie wiem, czy jeszcze będzie szansa. Nie, czy będzie szansa. Wykorzystaliśmy w domu. Jeden slot. Tak. Więc jak tam o tym, co zostawiliśmy za sobą, to cała zgniła Europa, świat zachodu. Otrząsnęłeś się już trochę? Trochę żałuję, bo to jednak tyle czasu. Najlepsze lata życia. Mój drugi dom, tyle pracy agenturalnej. Ale w końcu trzeba było wrócić. No nie chcemy, żeby nasze dzieci zostały tam przekabacone, nie? Tam penisy odcinać czy coś. Za duże ryzyko. Ja mam szóstkę, z czego pięć jest tranzystorem. Nie dało się tam żyć. Na szczęście tutaj jesteśmy centrum, cywilizacja. Bez tej całej degeneracji, moi drodzy. Tak, więc czujemy się swobodni. Tak. No i co? To Putin jest tym Rzymianinem, czy nie? Oczywiście, że nie. Ja złego słowa nie powiem. Jak wybieram się uroczystości dzisiaj, idziesz na tę paradę wolności? Jeszcze nie wychylamy się za bardzo. Nie, jeszcze nie, to jest bardzo wcześnie. Bo tam mówią, nie, że ten Szmyć tam siatkę buduje. Siatkę? Siatkę buduje, no. Ale to chyba w Polsce, czy w jakichś tam polskich. On tam znalazłem jakiś tam. Michał Specjalski, wiesz, tam do szczękiego takich youtuberów tam znalazłem. Podejrzani goście. To oni też musieli być gdzieś tam. Ja myślę, to jest, oni są. Piąta kolumna. Podstawieni, co najmniej. No wiecie, no to z czegoś trzeba żyć, nie? Jakby no, z czegoś trzeba się sprzedali. Dostali tylko no, prawdziwi tam, typu Zychowicz, Wolski. Tak, no tak, to są tak, prawdziwi tak, ludzie, tak. Oni się nie dali po prostu, szczęście. To prawdziwe dziennikarstwo. Obiektywne, niezależne. I ten od klimatu jeszcze. Wiek, tak. To jakbyście szukali kogo słuchać. To właśnie wam wymieniliśmy. No to co tutaj, prawda, jest komunikat z Rosji, to co tam. No my w Polsce też tak nadawaliśmy, jeszcze jak robiliśmy tam w kamuflażu, to jako ta piąta kolumna. Ale dobrze, w końcu możemy po rosyjsku zacząć. Tak, to porozmawiamy. No i wiecie, to, że tam tą wojnę na Ukrainie, że to nie Rosja sprowokowała, ten świat zachodu jest zgniły, upadający. No to prawda w sumie jest. Tak, prawda, teraz możemy to otwarcie powiedzieć, teraz już tam nic ze strony naszych polińskich oprawców nic nie grozi. Tak, wyrwaliśmy się pod tej okupacji. Więc tak jak wiecie, w 80 tam którymś roku pojechał do Rockefellera się tam ustawiać jaruzelski. To zresztą dalej wszystko widać trwa, bo teraz za wolnościowego dziennikarza robi jaruzelski. Zobacz, jaki to jest śmiech historii. Po prostu absurdalne i paradoksalne. Wiesz, jakby niektórzy, mam wrażenie, że nie czują się w obowiązku do noszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za swoje działania. Zobacz taki na przykład Piech. Kuzyn Piech. Nie wiem, czy kojarzysz się Mianowic. Gościu, który teraz się połączył z Konfederacją. Tak? Tak, on stworzył taki niezależny
Maryjny, warto Ducha Świętego, ruch polityczny. Bo z czegoś trzeba żyć. No tak, trzeba żyć. I on właśnie tak pod wezwaniem Maryi w Siemianowicach nasyłał drony, wiesz, no, na dzieci w piaskownicy, które się bawiły podczas lockdownu. I datki też pewnie pod wezwaniem. Oj tak. Okraszone wiarą i świętością. Wpływy tam z trzech spółek miejskich nie wystarczają na godne życie. Bóg też musi z czegoś żyć. Nie ma nic za darmo. I połączył się teraz tutaj z rabinem Brownem, z jedyną antysystemową frakcją. Zobacz, jaka to jest tolerancja. Jedyna nadzieja dla Polski, Federacja. To jest antysystemowcy. Więc nie ma problemu. Oni są tak antysystemowi, że aż są systemowi. Nie? A może oni go tak udają. Tak, no, Piech, Brown, teraz jak to się nazywa, Mencen, Osak. Mencen. TikToker. Tam ktoś w ogóle nowy wymyślił. Wrócił stolik. No to się dobrali w końcu w korku. Tak wywrócił ten stolik, że to wiesz, pełen obrót obrócił ten, wiesz, w sumie nic się nie zmieniło. A więc nie wiem, jak wy w tej chwili uważacie, jak dla mnie Konfederacja, no to jest partia do zaorania. Bo ja, wiesz, ja szanuję tych ludzi typu, nie wiem, Tusk, ten, jak ma ten, nie to się nie Kamysz, tylko ten taki starszy, Czarzasty. Wiesz, oni się nie kryją, że są komuchami, oni już przyzwyczaili. Mniejsza obłuda niż ta konfabulacja, ja ich nazywam konfabulacją. A ci to jakby, wiesz, kurde... A ci to podgrywają, da, że oni są wolnościowi, bo tacy są antysystem, tak. A tą samą drogą nas odprowadzą, jakby jak nie jeszcze nie gorszy. Wiesz, wyciągają te zdjęcia z maseczkami, jak wszyscy chodzili. No i Piechowi też wyciągają. To jest... No to wystarczy, wiesz, na głosowania sobie mogę popatrzeć. No w najważniejszych sprawach oni albo się zatrzaskiwali w kibiu, albo głosowali tak samo jak też, ale... To jest różnica tak naprawdę. Co z tego, że oni, wiesz, gadają pewne rzeczy, niektórzy tam nawet mają ładne gadki, ale jak przychodzi co do czego, głosowania, to nagle zachowują się kreszka. A ludzie myślą, że to jest jakaś realna alternatywa, to... No. Nie tylko do teatru, albo telewizyjnie do polityki. Niektórzy najpierw do teatru, później do polityki. Tak jak mamy śmiesznych tych systemowych pajaców, co nas uciskają, to nam zrobili jeszcze antysystem, wiesz, taki. Pokraczny, cebulowy taki jest. Żałosny. Przyjmując o tych mediach, o tych wszystkich gwiazdach polskich, no typu Sznur, te po prostu gwiazdeczki polskie z właściwych rodzin, wyczuli, że tam frukty będą w mediach w Hollywoodzie polskim, nas po prostu kupiają. Koszerny niasełka, koszerny teatr. Kurwa nie ma nic, wiecie, innego niż tylko właśnie to mydlenie oczu. Sam, o, czyli bohaterowie, później się wypalają. Ale ludzie wierzą, ludzie wierzą w to, z jakiejś tam desperacji, w sumie naiwności, jakiejś, nie wiem, czy rozpaczy nawet. Wierzą w tych zbawców swoich, a tu zbawienie nie nadejdzie. Póki my wszyscy po prostu nie zaczniemy myśleć inaczej. Nikt nas nie zbawi, na pewno nikt. Ktoś z systemu wyszedł. Na pewno warto tutaj zobaczyć te metody i się uodpornić na to, że taki antidotum. Uważam, że świetny właśnie jest przykład doktora Artura Bartoszewicza, żeby zrozumieć cały system, sposób działania systemu. Mają po prostu gościa elokwentnego, w miarę dobrze wyglądającego, po właściwej może rodzinie, uczelni, który jak trzeba, to jest sanitarystą na 200%. Później jak przychodzi... Ale bardzo szybko można mu wajkę przystawić. Można mu przystawić wajkę, słuchajcie, płynie w drugą stronę w ogóle. Robi za wolnościowca i minę za każdym razem ma, jakby mówił prawdę i to co to wierzy. I jest puszczany do wszystkich mediów, już tak dziwnym trafem, mimo tego, że w tematach, którymi ja na przykład się zajmuję, o których mówi Grzegorz Mazur, to jakoś do telewizji mainstreamowych i gazet nie chcą zapraszać, żeby na przykład mówić o preparatach, o zbrodniach na ludzkości, o właśnie chęci poświęcenia całego mojego pokolenia. Ja ich nazywam klakierzy okupanta. Z nimi to jest ciężka sprawa, to ludziom to przetłumaczyć, zrozumieć, bo oni nawet mogą mówić jakieś radykalne rzeczy, jakieś takie antysystemowe, takie kontrowersyjne, ale zawsze jest pewien punkt, jest jakaś ramka, poza którą nie wejdą. I bardzo często to, co oni mówią, wiesz, jakby ktoś im tryby, jakby pralką ktoś im tryby przełączał, nie? W zależności od jakiejś agendy, która jest obecnie grana.
im się jakby... Oni potrafią, wiesz, wyjść na protest, zorganizować wiec, krzyczeć o wolności, o Matce Bożej. Ale z tych ich działań nigdy nic nie wychodzi. Co najwyżej kilku tam trochę ludzi wygonią na zewnątrz, że potupali, pochodzili sobie w kółko, więc jest tylko, że wyjdą potupali. I najstarszy motyw to jest taki, że ktoś był w systemie kilkadziesiąt lat, albo jeszcze za rodziców, i on nagle się nawraca, słuchajcie. Tak, tak, nagle jest syn marnotrawny. Nagle po prostu jest liderem opozycji. To do takiego stopnia, że teraz PiS nawet jest antysystemowy. PiS jest antysystemowy, moim zdaniem. Jak trzeba być naiwny, żeby wierzyć, że PiS, te mędy, oni są antysystemowi. Niektórzy nawet piszą, że PiS to wypropolsza. Nie to, co tam tu. No, szkoda tylko, że... Oni tak po prostu musieli głosować, taka presja szkoda była. Szkoda tylko, że za ich światłych rządów połowa Polin została poprzestowana soczkiem żuka, na przykład z Wielkiej Polski. Zasoby naturalne za kilkaset miliardów dolarów. Jeżeli chodzi o stosunek... Pełna zgodność. Jeżeli chodzi o stosunek władzy do naszych kochanych obywateli, ja cały czas wracam do tego soczku żuka jeszcze raz. Czasami wracam aż do pożygu, ale to idealnie pokazuje. Po co mamy rozmawiać o ich tam, to co, jakie oni prawa chcą wprowadzać, jakie ustawy, tam, jakie tam ideologie nimi kierują, skoro oni naganiali ludzi na tak naprawdę, to cała ich postawa jest widoczna już w tym punkcie. I oni są już spaleni dalej. Nawet nie ma co rozważać. Tak? Ale nie, oni chcą znowu do polityki, zobacz. No, tak. Ile krwi ma na rękach taki Rafał Piech. I co on robi? On do Sejmu chce iść. Jakaś tam ta druga z Konfederacji, Sosnowieczka czy jakaś tam. Tak no samo. Chcą do Sejmu, bo to jest pierwsza. To jest posadka, to są pieniążki, to są znajomości, to jest status. Oni bardzo tam chętnie siedzą pod tą zieloną kopułą wężową. Dla mnie po prostu to jest punkt do nieczęścia. Jeśli ktoś był, ma krew na rękach ludzi, ciężkie choroby, tragedie rodzin, i ta osoba nie... Ale nawet o czym my gadamy tak naprawdę w idealnym, w normalnym świecie, to cała ta banda, te wszystkie mędy, to oni co najmniej szybki sąd i kamieniołom, kamieniołom w najlepszej, najbardziej humanitarnej wersji chyba kamieniołom. Albo a my tutaj się zastanawiamy. Albo przepisowe 7 dawek. O, przepisowe 7 dawek. Ja myślę, że powinni wszystkie 9 przyjąć. Jedna po drugiej. I to nie z jednej partii, tylko losowo z trzech partii i wiesz, jak w ruskiej ruletce. Tak. Ja myślę, że powinni poczęstować, zostać poczęstowani tym, co tak naganiali. Dużo zresztą zostało. Nawet te przeterminowane mówią. Może jakieś mają, może te przeterminowane bardziej dojrzałe są, bardziej takie... Albo te, co tam... Wytrawne. Te, co w lodówkach minus 70 stopni leżą, bo to tylko w takiej temperaturze, pamiętaj, że one działają. A później też trudno znaleźć, oni nawet sami nie wiedzą. Co mają? Oni zupełnie przypadkowo, wiesz, z troski o nas kupili po 6 dawek dla każdego. Póki były, nie? Tutaj nie można ich podejrzewać, że jakieś tam, że szekle przeszły pod stołem, nie? To wiem. Ludzie zbyt moralni, zbyt złoci, zbyt szlachetni. Chodzi o bezpieczeństwo. Tak, oni się tak martwią o nasze bezpieczeństwo. Cały czas myślą o nasze bezpieczeństwo. A słuchajcie, w ogóle w Stanach Zjednoczonych chyba 20... Bo w sumie Poliniak martwy jest już bezpieczny, bo jest za światem. Już jest u... ogląda tron najwyższego. No to chodzi. No nie, znaczy to wiadomo, że chodzi o tą podmiankę, nie? Że jakby tutaj nie być. Tak? Największa śmiertelność właśnie tak. Jakoś dziwnym trafem dotyczy to wszystkie takie najgorsze rzeczy osób o naszej słodkiej karnacji. Ale niedobra jest o tym mówić, wiesz? Niedobra jest o tym mówić, nawet wiesz, nawet tego słowa nabyłbym nie wymienią, bo to jest niebezpieczne, wiesz, nie? Bo algorytmy są wczulone na takie rzeczy. Ale trzeba to, wiesz, tak okrężnie mówić. No ale to kto ma oczy, ten widzi chyba, nie? Co się z Europą na przykład dzieje. Zresztą ja tu przyjechałem do Warszawy, ja to sam zauważam pewne rzeczy. Następnym razem chyba wezmę siatkę bananów. Będzie bardziej adekwatnie. Tu jeszcze nie jest źle, Jeszcze nie jest źle. Było gorzej. Już było tutaj gorzej, ale na przykład Ukraińcy, no w dużej mierze część z nich wyjechała po prostu dalej, nie? Mimo wszystko jak mogą pobierać te polskie rzeczy za granicą, to po co mają to kupić, nie? No tak. Poli się zamienia powoli taki przystanek tylko. Taką bojnunkowę dla wszystkich. No takie lotnisko. Stąd dalej pojechać. No nic, słuchajcie, dobra wiadomość jest taka, potencjalnie dobra, że 22 Stany
To jest w Stanach. 40-50. Wystosowały oficjalnie, tak, na poziomie stanowym, wspólnie pismo do Sleepy Joe odnośnie WHO, tak, chodząca pielucha. Tylko daliśmy, że oni w maskach chodzą. Tak, tak, gadaliśmy, że coś jest na rzeczy. No, coś jest na rzeczy, że są takie teorie, że oni są jakieś podmianki, klony czy coś. Ja w to nie chciałem wierzyć, tak, odrzucają, że to za bardzo takie odjechane. No ale w sumie, biorąc pod uwagę świat, w jakim my żyjemy, to wszystkie bzdury, to wszystkie absurdy, które są forsowane, te zdjęcia i filmy, jak oni czasami występują publicznie, perfidnie coś im odstaje tutaj na szyi. To nie jest gadanie, to jest jakaś skóra, czy jakaś choroba, czy coś, bo to zarówno młody, jak i stary. Tak? Zresztą Sleepy Joe, z nim to jest w ogóle ciekawa historia, bo w zależności od wystąpienia on ma trochę inną twarz. I były porównania ze starym Joe Bidenem, znaczy z przeszłości. Troszeczkę inną facetę miał, jakieś takie inne cechy, jakieś takie uszy inne. Mówisz to, że to wszystko operacja plastyczna. No zobacz, nasz... Ale jeżeli to była operacja plastyczna, to on ją przechodzi chyba co tydzień. Nasz Putin to już siódmy jest. A, to towarzysz Putin jest śmiertelny i taki pozostał. No już siódmy, 7 razy umarł i... No jest lepszy niż Chrystus. I znowu wygrał... No jest lepszy niż Chrystus, bo Chrystus tylko raz umarł i znowu wygrał. Tak. A ten już siódmy raz. No ale rosyjska gospodarka się wali, słuchajcie. Także jakbyście przyjeżdżali tutaj, to weźcie z lodówek, z pralek przed gwiazdem, wymontujcie tak, wszystko, co jest. Tak, tutaj nic nie ma, nie? Nie to, co w Polin. Polin to jest. Płóczynki, macie takie zegarki stare z placów, jak były. To jest tu potrzebne, nie? Jakby możecie kawalerkę za to dostać, bo ta nafalcia jest potrzebna. Zresztą my sobie załatwiliśmy azyl za połowę pralki, nie? Za bębę co? Tak, że mama do tej pory dzwoni do Grzesia i wypomina. Tak, potrzebowali bębna w pralki, żeby z tego rakietę zmontować. Tak. Ale jeszcze chociaż nie jest tego bębna, to będzie kadłub do satelity. Jeszcze musieliśmy po drodze sobie kartofli wykopać na Białorusi, żeby nas puścili. Nie mamy szekli, bo dobra, kopcie kartofle. I my to wszystko robimy dla was. Wszystko dla was, żeby wam powiedzieć, że nie jest wam prawdę. My prawda to się zamieniamy, wiesz, Cejrowcy Wschodu. Cejrowcy Wschodu. Albo jak ten był. Agenturą przez świat. Jak się złotą doszło do Afryki jeździł, co tam chłopaki nie patrzą, tam Buźka był taki, on mówi, że to on jechali. W Afryce był taki podróżnik. Polak jeździ tam, jarałbandy tam w Afryce z ludźmi, to on jechali. No to takim cyjrowskim jest schodu, panie tam prerii, wiesz, Kaukazu jakiegoś. W Afryce zaczną mówić po rosyjsku, też pojedziemy. A to coraz szybciej jest prawdopodobne, że rosyjski będzie urzędowy niedługo w Afryce. Także Afryka się rozwija, słuchajcie, tam już wchodzi. Wszystko się rozwija, oprócz Europy, Ameryki i naszego ukochanego Polin. My to się rozwijamy, ale w drugą stronę. A co mówisz my, no tam, no, gdzie byliśmy, tam gdzie jest ten Pałac Kultury, no, tam będzie niedługo, wiesz, no, pole bitwy, nie? Albo w ogóle krater w ziemi, dlatego teleportowaliśmy się tutaj, jak widać zresztą i słychać. A to też jest świat. Ludzie tak chcieli tej rosyjskiej agentury, to dostali. Słuchajcie, szukajcie, znajdziecie, zobaczcie. Tak to wygląda, moi drodzy. W Polsce pewnie wystarczy, że tam ten Schmidt, jak on tam się czyta, to dziwną nazwiską, udostępnił na swoim telegramie tweeta z naszym filmikiem. Wyobraźcie sobie. No, jaka słaba, jaki fejm, nie? Teraz nas chcą wplątać coś. Są nas ten, wiesz, już mają przykrywkę, żeby tam jakby węszyć i już rano puścili ten, że siatkę dopiero będzie budował. No, będzie budował siatkę, budował, tak. Mazur przyjechał do Warszawy z Jarosiewiczy, to jest siatka szwajcarska. Tak, moi drodzy, żyjemy w takim kraju. Żyliśmy w takim kraju. Dwóch gości zakręcą filmiki do internetu. Teraz będą obiektem służb. Wiesz, zawsze to są jakieś nowe zasięgi, nie? Zawsze... Ale wiesz, nie, no, to mi ego tak podbija, to niesamowite jest, nie? Fajne. Zawsze pamiętaj, że po drugiej stronie ktoś pracuje, a ty robisz to, co lubisz. Tak. Mówisz to, co uważasz, a nie musisz to, co przełożoni oczekują robić. To takie jest tłamszące, nie? Dla duszy gdzieś. Tak musisz siedzieć przy biurku, kurwa, gdzieś tam zbierać na ludzi. A chyba, że oni faktycznie wierzą, wiesz, ten zachód, tą wolność... Zachód, wolność. W Kanadzie szczególnie mają wolność teraz. Widziałeś, jakie tam chcą za mowę nienawiści i tam prawa wprowadzą?
Albo nie, się... ponoć, że ponoć ma ten... chcą zaostrzyć cenzurę, jeśli chodzi o mowę nienawiści. To już ma. Chyba już to weszło. Chyba są tam jest, nie ma, tam nie. jest taki motyw, taki haczyk, że to ma jeszcze działać wstecz. A. Czyli prawo, które będzie działało wstecz. Więc moi drodzy, nie dość, że cenzura, to jeszcze wsteczna. Pewnie u nas też, znaczy w Polsce pewnie też padną na taki pomysł. Tak, tutaj to... No niestety nie można się już odzywać. Najlepiej to głowy pochłonić nisko, na tych kolanach, tak, przed tym mało czapeczkowym berłem, tak popatrzeć. Patrzeć i oczekiwać. Wielbić przede wszystkim. Czekać, aż Wielkanoc zmienią na dzień rozpoznawalności LPG. Tak, jak w Stanach. To idzie szybko, słuchajcie. 3 miesiące 5 stanów wprowadziło obowiązkowe prawo w szkołach, że mogą dzieciaki zgłaszać się do operacji bez zgody rodziców. Ja także... Ale to wiesz, to jakby specjalnie robili z tymi dziećmi. To mi się wydaje, że jak mamy tą okupację naszą nieszczęsną, tak jak każdy okupant, który coś tam kiedyś podbijał, nie? Lubił się tak znęcać nad miejscową ludnością, lubił pokazywać, kto tu jest panem. To mi się wydaje, że ten atak na dzieci, wiesz, z jednej strony to jest im potrzebne, żeby zdeformować, tak? Żeby sobie dobrych niewolników wychować. Po drugie, to masz też uzależnienie od systemu medycznego. Ale po trzecie, takim motywem mi się wydaje, musiałem że to setkę jest, walnąć, ale żeby nie powiedzieć. Że to jest robione, żeby nas pokorzyć po prostu, żeby pokazać, że zobaczcie, żyjemy w takiej niewoli, w czymś tak okrutnym i strasznym, że nawet dzieci są objęte tym. Nawet dzieci można zabrać, po prostu obciąć im, co trzeba obciąć. I z tym nic nie można zrobić, a jak będziesz protestował, drugi rodzic, to ci do więzienia wsadzą. To już w tak szalonym świecie żyje. To już tam nie kryją, zobacz właśnie ta Eurowizja. Oni pokazują, zobaczcie, jesteśmy satanistami. Centralnie po prostu to... okłócone pentagramy, tak. Tak, telewizji z jednej, strony tutaj wciskają nam krzyż. Z jednej strony wciskają nam ateizm, a z drugiej strony wszędzie jakaś okultystyczna symbolika, jakby wiesz, jakieś rytuały robili. To jest promowane, nie? Jakbyśmy kiedyś, jakbyśmy ten przyjęli tak, no byśmy byli zapraszani, byśmy byli, wiecie, ekspertami, bo to jest taki podmiot, to jest ekspert. No. Ale największa kontrowersja, jakoś krzyż pokaże, czy wiesz, Pismo Święte, tak. To jest, to tego nie wolno. Wszelkie degeneracje, tak, ale tutaj jest problem z tym. No. Wolność, równość, tolerancja, a wszystkie religie oprócz chrześcijaństwa. Więc słuchajcie, idą po was, możecie się łudzić, że jest inaczej, albo chcieć tego nie widzieć, no ale to do was przyjdzie, nie? Jakby do mnie przyszło niż do moich dzieci, prawdę mówiąc, tak? Ale zobacz, ludzie myślą, że jak będą siedzieć cicho, to w sumie oni będą bezpieczni i nie będzie można ich tam, wiesz, dotknąć. Ale w sumie wychodzi na to, że jest może nawet odwrotnie, no bo zobacz, jak nas zaatakują, to my chociaż możemy coś, jakiś mamy już tam mały głos, możemy jakąś kontrę dać. A jak zaatakują zwykłego Kowalskiego, to co on zrobi? No nie wiem. No nic. Rzecznika prawa bo teraz może zgłosić. Nic nie zrobi, nawet nikt o tym nie będzie wiedział. A jak nas zaatakują, to chociaż możemy jakiś dym rozkręcić medialny. Zadzwoni do rzecznika praw obywatelskich, że chcą tam odpiąć obrzydza. Moi drodzy, siedzenie cicho nie jest dobre. A rzecznik praw obywatelskich pyta, taktyka. A co pan jest przeciwko temu? A co pan ma przeciwko temu? To rzecznik dodał zwykłego Kowalskiego, to zbrecha jeszcze. Jeszcze dotacje będą, słuchajcie, będziemy z budżetu za to płacić, nie? Za okaleczanie, za te zbrodnie. Zawsze jest tak, nie? Że oni naszymi pieniędzmi... Nie można normalnie żyć na podstawowym, godnym poziomie. No nie można, no nawet nie można już dzieci odchować w tym kraju, w tym świecie. Tak już mamy cywilizację zakręconą. Więc to nie jest wszystko, to nie jest przypadek, to jest to celowe działanie. Tęgie głowy, mało czapeczkowe na pewno. Długo nad tym myślały, jakby tutaj naszą cywilizację rozmontować, no i po prostu to się dzieje, to ma oczy, ten widzi. A tutaj za bardzo nawet trzeba się przyglądać, to jest oczywiste. Zwłaszcza teraz. Każdy jakiś taki fundamentalny element naszego bytu, naszego istnienia jako społeczeństwa, jako ludzi, jest wykrzywiony, jest zdegenerowany. Coś się z nim nie tak. A jednocześnie mamy 2024 i gadki o lotach w kosmos. Czy to się nikomu nie wydaje podejrzane? Tak. Coś jest na rzeczy. Tak. Pytanie, kto za tym stoi, o co tutaj chodzi? To jest, że jak się nie walczy o wolność, to się jej straci godność i się tej wolności nie będzie miało. Siedzenie cicho, to on nie dość, że człowieka to przed niczym nie uchroni.
Może na krótką metę tak, ale prędzej czy później przyjdą po każdego. Nie dość, to przed niczym nie uchroni, to nawet... To w kontekście jakimś takim społecznym, takie siedzenie cicho, to do czego nas zachować? No, całkowitego już wszystko na to zabierają, tak? Już nawet pomysły się pojawiają, żeby nam opłaty za oddychanie robić. No ludzie, no. Świat węglowy to się nazywa. To się nigdy nie skończy. Będą dokręcać śrubę. Tak, będziesz chciał sobie kupić, kanapkę w sklepie i oni ci sprawdzą. Nie trzymasz pieniądze. Będą kredyty węglowe zaraz. Czy ty po prostu, kredytów za węglowych nie zużyłeś za dużo i kurwa będą trzymać na powójnie. Jak się wam, moi drodzy, podoba koncepcja, że oprócz jednej waluty, która i tak nas już ciemięży, szekle nieszczęsne, będzie jeszcze druga.